Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Kazimierz zakończył spotkanie z kierownikami działów i odchylił się w fotelu, rozmyślając. Tak, ten rok nie był łatwy, ale był produktywny. Firma budowlana Kazimierz była na powierzchni, było wiele planów na przyszłość, dochody rosły. I wszystko byłoby dobrze, ale w życiu rodzinnym pojawiła się ciemna smuga, która rosła i rosła, ryzykując, że stanie się przepaścią. Przepaść między ojcem a synem. Kazimierz miał syna Roberta, lat 22. W dzieciństwie chłopak nie sprawiał żadnych problemów, wyrastał na posłusznego chłopca, słuchał rodziców, ale gdy dostał się na studia, jak demon wstąpił w niego. Opuszcza zajęcia, nie ma tygodnia, żeby nie poszedł do nocnego klubu i nie wrócił do domu pijany. Julia, żona Kazimierza, płacze. Tyle razy próbował porozmawiać z synem, ale bezskutecznie. Robert wciąż powtarza to samo. To twoje życie, a ja jestem tylko jego przedłużeniem. Nie, ale to Palant. Jak może nie zdawać sobie sprawy, że jego rodzice chcą DLA, nie go tylko tego, co najlepsze. Po liceum Robert zamierzał studiować archeologię. Ale co to za zawód? Rozkopywanie cmentarzysk i cieszenie się zardzewiałymi błyskotkami? Żadnych perspektyw, żadnych pieniędzy. Kazimierz powiedział wtedy stanowczo, że jego syn będzie architektem. Inaczej komu miałby zostawić swój biznes? A jak Robert chce kopać w ziemi, to może zapomnieć o zasiłku. Niech robi to na własną rękę. Wtedy Robert pomyślał, że nigdy nie mieszkał sam. A w wieku 17 lat studiowanie i pracowanie jest nierealne. Syn zgodził się i rozpoczął studia architektoniczne. Oczywiście nie bez pomocy Kazimierza, ale ojciec jest od tego, żeby pomagać. Zwłaszcza, gdy syn postępuje słusznie. Nie minął jednak rok, a Robert zaczął wymyślać numery. Nie był zainteresowany nauką, albo to nie była jego sprawa. Jedyną rzeczą, która go powstrzymywała, był portfel ojca, więc nie opuścił uniwersytetu. Ale w zeszłym roku nagle całkowicie zboczył z toru. Powiedział, że pójdę do wojska. Julia zemdlała, gdy tylko to usłyszała, lekarze zdiagnozowali stan przed udarem. Przez długi czas leżała w szpitalu. Robert był wtedy spokojny, nigdy więcej nie wspomniał słowem o wojsku, nawet poszedł na uniwersytet i zapomniał o klubach. Ale gdy tylko jego matka wyzdrowiała, znów zaczął robić różne rzeczy. Oczywiście już dawno zostałby wyrzucony z uczelni, gdyby Kazimierz nie miał tam wpływowych znajomych. Co mam zrobić z synem? Może się z nim ożenić. Jest taka dobra dziewczyna Lidia. Ma imię, które mówi. Anioł, nie dziewczyna. I jest córką jego dobrego przyjaciela Michała. Michał jest bankierem. I gdyby ich dzieci się pobrały, byłoby to korzystne DLA obu stron. Choć Lidia nie miała nic przeciwko temu, Kazimierz o tym wiedział. Jego żona od dawna sondowała grunt. Matka Lidii, Irena, mówiła, że jej dziewczyna była zakochana w Robercie od czasów liceum. Chodzili nawet do tego samego gimnazjum i przez wszystkie lata mieszkali obok siebie. Ale Robert jest jak głupi król niebios, nie zauważa Lidii. W głowie ma tylko te imprezy. Kazimierza od rozmyślań oderwał telefon. To był rektor uczelni, na której studiował Robert. Dobry wieczór, Kazimierzu. Czy ja ci przeszkadzam? Usłyszał biznesmen w słuchawce skrzeczący głos Oskara. Jak możesz przeszkadzać, mój drogi? Kazimierz odpowiedział uśmiechem. Jesteś prawie jak członek mojej rodziny. Dzwonisz częściej niż twoi krewni. O co chodzi? Czy mój niegrzeczny chłopiec znowu zrobił coś złego? Niestety, Kazimierzu, nie dzwonię z innego powodu. Za pół roku broni dyplomu. Jego promotor jeszcze nawet nie widział jego pracy, więc skarży się do mnie. Będziemy musieli popracować ciężej. Zrozumiałem, Oskar. Będziemy. Kazimierz powiedział z westchnieniem. Porozmawiali jeszcze trochę na inne tematy. Oskar jest starym przyjacielem Kazimierza. Swego czasu firma Kazimierza wybudowała mu dom, a także zaprojektowała i wybudowała budynek uniwersytetu. A teraz firma budowlana jest sponsorem uniwersytetu w różnych wydarzeniach. Gdzie mogę pójść? Trzeba wykształcić syna. Kiedy Kazimierz wrócił do domu, pierwszą rzeczą, o którą zapytał żonę, był syn. Wiesz, sam jestem w szoku. Siedzi w pokoju. Julia szepnęła. Śpi? Nie, pisze pracę magisterską. Kazimierz uniósł brwi, niedowierzając. Poszedł do pokoju syna i ostrożnie otworzył drzwi. Rzeczywiście, siedział przy komputerze, a na monitorze widniał otwarty dokument z tekstem. Kazimierz wrócił do salonu zadowolony. Naprawdę zajęło ci to umysł? Z uśmiechem zapytał Julię.
Nawet nie mogę w to uwierzyć. Nie zapeszaj. Żona uśmiechnęła się i westchnęła z ulgą. Czyż cały nasz trud nie idzie na marne? Obroni dyplom, a potem ożenimy się z Lidią. Tak, to byłaby najlepsza opcja. Zgodził się Kazimierz. Tymczasem Robert naprawdę pracował nad swoją pracą dyplomową. Jakoś się opanował i postanowił bez problemów skończyć studia. Zebrał literaturę, zaczął się przygotowywać. I zapomniał o klubach. Ale wszystko to działo się nie bez powodu. Robert zakochał się. Naprawdę. I po raz pierwszy w życiu. Anetę poznał 2 tygodnie temu, jadąc do klubu, gdy nagle na jezdnię wybiegła dziewczyna. Robert wcisnął hamulec i nie zdążył nawet zakląć, zanim dziewczyna wleciała do jego kabiny. Była zapłakana, trzęsła się i błagała, żeby jechał szybciej. Robert zobaczył 2 drani biegnących w kierunku samochodu. Nie zadał sobie trudu, aby dowiedzieć się, co się dzieje, więc odjechał. Po drodze dziewczyna opowiedziała mu, co ją spotkało. Aneta po ukończeniu szkoły choreograficznej pracowała w teatrze tańca, a wieczorami nadal prowadziła zajęcia w studiu. I teraz pojawił się mężczyzna, który przychodził do jej studia. Z wyglądu wydawał się porządny, nie odrywał od niej wzroku. A po zajęciach podchodził do niej na ulicy i mówił, że chce, żeby go odwiedziła. I był taki natarczywy. A kiedy Aneta mu odmówiła, wściekł się. Próbował wciągnąć ją do samochodu, a jego kierowca pospieszył mu z pomocą. Nie zdawała sobie sprawy, jak się wydostała. Wyskoczyła na jezdnię. Los mnie do ciebie przysłał. Dziewczyna uśmiechnęła się. Robert odwzajemnił uśmiech. Był oczarowany dziewczyną od pierwszej sekundy. Jej czarne oczy kusiły, czarowały, a jednocześnie chciał zrobić coś, co sprawi, że jego dusza zaśpiewa. Robert nie poszedł tego wieczoru do żadnego klubu. Zaprosił Anetę do kawiarni, a potem spacerowali nocą po mieście. Dziewczyna opowiedziała mu o sobie. Tak, była cyganką. Jej rodzice za młodu uciekli z taboru, czym ściągnęli na siebie gniew krewnych. Szukali innych towarzyszy, ale młodzi zdecydowali po swojemu. Mama i tata osiedlili się w mieście i znaleźli pracę. Mama pracowała w teatrze jako kostiumolog, a ojciec był iluminatorem. Mała Aneta prawie mieszkała w teatrze i marzyła tylko o jednym, żeby zostać aktorką. I wtedy zobaczyła przyjezdną trupę tancerzy. I po prostu zachorowała na myśl o zostaniu tancerką. Rodzice zaakceptowali jej pragnienie i dlatego od 7 roku życia Aneta zajmowała się tańcem. I wtedy nastąpiła katastrofa. Aneta miała 16 lat, kiedy jej rodzice rozbili samochód. Nie była w tym samochodzie przez przypadek, po prostu zajęcia w studiu tańca zostały odwołane, a ona wróciła do domu autobusem. Tęsknili za sobą. Jej bliscy dowiedzieli się, co się stało. Rodzice zostali pochowani, a Anetę przygarnęła babcia Daria, mama jej mamy. Przez te wszystkie lata nie kontaktowała się z córką, ale potem musiała zabrać wnuczkę, a nie tułać się po domach dziecka. Jej babcia żyła w ten sposób z innymi cyganami. Na zimę osiedlali się w mieście lub wiosce, a latem podróżowali w grupie, sprzedając towary i wróżąc. Dla Anety w taborze wszystko było dzikie. Była przyzwyczajona do innego życia i marzyła tylko o tym, by urządzić je tak, jak sobie wymarzyła. A tak bardzo chciała zostać tancerką. Babcia nie pochwalała jej planów. Stara cyganka znalazła już Dela, a nie pana młodego, jednego ze swoich. Córki nie widziała, ale za wnuczką tęsknić nie chciała. Aneta okazała się jednak dość krnąbrna. W wieku 18 lat uciekła z taboru, tak jak kiedyś jej rodzice. Miała świadectwo ukończenia 9 klas i z nim poszła do szkoły choreograficznej. Miała szczęście. Komisja rekrutacyjna ją polubiła, przyjęła i dostała miejsce w akademiku. Po tym, jak odnalazła ją babcia, wstydziła się jej, błagała, płakała, ale Aneta została na studiach. Babcia zaakceptowała wybór wnuczki. A teraz, po studiach, Aneta pracuje, wynajmuje mieszkanie, żyje własnym życiem. A jej babcia? Rzadko ją widuje. Stara cyganka zrozumiała, że Aneta wybrała swoją drogę i nie zawróci z niej, bo będzie tylko gorzej. Niesamowita historia, powiedział Robert po wysłuchaniu Anety. Ja bym tak nie potrafił. Myślisz, że mogłabyś? Aneta uśmiechnęła się. W człowieku drzemią moce, o których nawet nie wie, że je posiada. Wszystko można pokonać, gdy ma się marzenia. Jakie jest twoje marzenie? Chciałem być archeologiem, ale będę architektem. Robert uśmiechnął się i opowiedział o sobie, o swoim marzeniu, o strachu przed pozostawieniem bez wsparcia rodziców. Nie obrażaj się na rodziców, poradziła mu Aneta.
Oni chcą dla ciebie jak najlepiej. Myślą, że jesteś tylko dzieckiem, a ty się tak zachowujesz. Zastanów się, co jest złego w byciu architektem. To wspaniały zawód. Jeśli nie chcesz pracować w swojej specjalizacji, to w porządku. Najważniejsze, że masz dyplom w kieszeni, ale potem trzeba go właściwie wykorzystać. Tego wieczoru tak dobrze im się rozmawiało, że Robertowi poukładało się w głowie. Zaczął się uczyć i nadrabiać zaległości. Poznali też Anetę, bez której Robert nie mógł przeżyć ani dnia. A tego natrętnego chłopaka, który próbował zaciągnąć Anetę do swojego samochodu, Robert postawił na swoim. Pewnego wieczoru po prostu spotkał go przed studiem tańca i wyjaśnił, że Aneta jest zajęta. Zadziałało. A może to silne pięści i szerokie ramiona Roberta zrobiły na niej większe wrażenie. Minęło pół roku. Robert obronił dyplom. Ojciec oczywiście załatwił wszystko z odpowiednimi ludźmi. Nie było to jednak konieczne. Robert sam potrafił odpowiedzieć na pytania komisji, a jego B było jak najbardziej zasłużone. Okazało się, że wcale nie był głupi i nawet gdy opuszczał zajęcia na uczelni, potrafił zapamiętać najważniejsze rzeczy. Kazimierz i Julia byli zadowoleni. Teraz ich syn skończył studia, będzie pracował w firmie ojca. A co najważniejsze, przyszedł czas na umówienie go z Lidią. O Anecie nic nie wiedzieli. Tego letniego wieczoru Robert powiedział, że przyprowadzi swoją ulubienicę na kolację. Kazimierz i Julia byli w kropce. Co to może być za dziewczyna, skoro mieli własne plany co do życia prywatnego syna? A kiedy zobaczyli gościa i usłyszeli jej imię, wpadli w osłupienie. Jak to? Cyganka? Czy Robert zupełnie oszalał? A wyglądał na takiego szczęśliwego, promieniał obok Anety, a ona patrzyła na niego kochającymi oczami. Z zewnątrz była to bardzo piękna para. Ale czy takiego losu rodzice chcieli dla swojego syna? Podczas kolacji Julia i Kazimierz milczeli. Aneta również milczała, zdając sobie sprawę, że jest nie na miejscu. Tylko Robert był wesoły i beztroski. Mrugał zachęcająco do dziewczyny, mówiąc: nie martw się, wszystko jest w porządku. Anetę jednak serce bolało z niezrozumiałego niepokoju. Potem nastąpiło oschłe pożegnanie. Na próżno Robert, odprowadzając ją, przekonywał, że rodzice potrzebują tylko czasu, że na pewno zaakceptują Anetę. Ona tylko westchnęła. A kiedy Robert wrócił do domu, matka i ojciec urządzili mu ogromny skandal. Krzyczeli na dwa głosy, zarzucając mu krótkowzroczność. Możesz sobie chodzić ze swoją Anetą ile chcesz, ale żenisz się z Lidią. Kazimierz powiedział tak, jakby chciał to uciąć. Robert tylko potrząsnął głową. Nie chciał kłócić się z rodzicami, ale nie pójdzie im na rękę. Teraz sam odpowiadałby za swoje życie i nie mógł o tym myśleć bez Anety. Następnego dnia Aneta nagle zniknęła. Jej telefon milczał. Starsza kobieta przy wejściu do domu, w którym wynajmowała mieszkanie, powiedziała, że wyszła rano z walizką. W teatrze mówili, że wyszła w pośpiechu i nikt nie wiedział, dokąd poszła. Robert był zagubiony. Co się stało? Dlaczego Aneta zrobiła coś takiego? Rodzice, gdy usłyszeli, co się stało, próbowali go uspokoić. Synu, czego chciałeś? To cyganka, wolny naród. Dziś tu, jutro tam. Ty jesteś inny, zapomnij o tym. Tak mówił tata. Powinieneś szukać koleżanki we własnym gronie. Matka powtórzyła jego słowa. Jeśli Lidia ci się nie podoba, jest mnóstwo innych ślicznych dziewczyn. A jednak Julia chciała mieć Lidię za synową. Wkrótce zaczęła zapraszać dziewczynę na kolację. Lidia była szczęśliwa. Sprawy wreszcie posuwały się naprzód. Wkrótce miała poślubić Roberta. Roberta to nie obchodziło. Nie obchodziła go Lidia ani do diabła z rogami. Nie potrzebował nikogo. Nie mógł żyć bez Anety. A rodzice z obu stron już załatwiali sprawy związane ze zbliżającym się ślubem, restauracją, gośćmi, podróżą poślubną. Nawet Kazimierz kupił już dom dla pary. Ładny dworek, najważniejsze, że blisko nich. Pozostało tylko złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Lidia codziennie przypominała Robertowi, że już czas. A on? Miał to gdzieś. Patrzył na dziewczynę nieobecnym wzrokiem, jakby nie istniała. A jego dusza była pusta. Stał się jak robot. Chodził do pracy w firmie ojca, spotykał się z Lidią, ale to nie był on. Jedyne noce, kiedy Robert był szczęśliwy, to te, kiedy śniła mu się Aneta. Śmiała się, przytulała go, wzywała, by poszedł za nią. Ale dokąd go wołała? Robert obudził się w agonii. Gdzie była jego Aneta? Dlaczego tak nagle zniknęła? A potem Robert zachorował.
tuż przed terminem złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po prostu zasłabł. Doszedł do siebie dopiero w szpitalu. Spędził ponad miesiąc w jednej z najlepszych klinik w mieście, ale lekarze nic nie znaleźli. A stan Roberta nie poprawiał się, topniał na jego oczach jak świeczka. Czasami tracił przytomność, miał drgawki. Oczywiście ślub trzeba było przełożyć. Lidia, przeczuwając, że coś jest nie tak, nie wychylała się. Dlaczego miałaby chcieć chorego narzeczonego? Może za bardzo się spieszyła? Niech lekarze zajmą się chorobą Roberta, wtedy będzie mogła pomyśleć o małżeństwie. W międzyczasie spotykała się z innymi interesującymi facetami. Miała innych zalotników. Oczywiście rodzice Roberta i sam Robert o nich nie wiedzieli i nie musieli wiedzieć. Minął rok. Gdzie tylko Kazimierz z żoną nie zabrali syna, pokazywali najlepsi luminarze medycyny, trzy razy za granicę latali do znanych klinik. Wszędzie lekarze dawali za wygraną. Co się z nim dzieje, nie wiadomo. I wtedy zwykły lekarz pogotowia ratunkowego, który przyjechał do ich rezydencji usunąć atak u Roberta, albo żartem, albo na serio powiedział, żeby zwrócić się do babci, do szamanki, skoro medycyna jest bezsilna. Kazimierz machnął tylko ręką, ale Julia uczepiła się tego pomysłu. Potem namawiała męża, żeby poszedł do uzdrowiciela, bo gorzej nie będzie. Robert miał to gdzieś. Pojechali we trójkę pod adres, który Julia znalazła przez znajomych. W odległej wiosce mieszkała staruszka, która leczyła wszelkiego rodzaju złe spojrzenia, zaklęcia i tym podobne. Gdy samochód Kazimierza zatrzymał się przed właściwym domem, wyszła z niego chuda staruszka. Przywitała się z nimi, zerknęła na Roberta, po czym wzięła Kazimierza na bok. Przykro mi, drogi człowieku, ale nie zawołam cię do domu. Przyprowadziłeś syna w złe miejsce, powiedziała cicho. Nie jestem w stanie mu pomóc. Tylko ty możesz uratować syna przed śmiercią. Jak? Kazimierz wrzasnął, tracąc panowanie nad sobą. Jakiś wioskowy głupek śmie mówić o śmierci jej syna. Przecież on jest zdrowy. Nie krzycz. Staruszka odpowiedziała pokornie. Ty i tylko ty jesteś winna chorobie syna. Nawiasem mówiąc, cygańska klątwa ciąży na nim z twojego powodu. Znajdź w taborze starą cygankę, ona ci pomoże. Gdzie ja do cholery znajdę ten cholerny tabor? Mruknął Kazimierz. Toż to jak diabeł, ale dasz radę. Mogę ci tylko podpowiedzieć, że niedaleko twojego miasta jest tabor. Powiedziawszy to, staruszka poszła do chaty, a Kazimierz wrócił do samochodu. Co ona powiedziała? Spytała zaniepokojona Julia. Nonsens, przyjechaliśmy tu po nic, odpowiedział Kazimierz. Robert spał i nic nie słyszał. Kiedy Kazimierz wrócił do domu, opowiedział żonie, co powiedziała staruszka. Siedzieli w salonie, był wieczór. Robert poszedł do swojego pokoju i tam zapadł w ciężki sen. Julia słuchała męża i z minuty na minutę robiła się coraz bledsza. Kazimierz, czy ta Aneta tak się zemściła? Szepnęła. Jeśli zaczniesz w to wszystko wierzyć, to tylko ona. Kto jeszcze? Przecież chodziło o starą kobietę. To idź na tabor i znajdź tę staruszkę, krzyknęła Julia. Nasz syn może umrzeć. Nie mogę uwierzyć, że ta dziewczyna okazała się taką wiedźmą i nasłała na Roberta jakąś babcię. Płakała i przysięgała mi, że kocha naszego syna. Po chwili milczenia Kazimierz powiedział: tak, to była paskudna dziewczyna. Julia zgodziła się. I przypomnieli sobie, jak po kolacji, na którą Robert przyprowadził Anetę, Kazimierz pojechał po syna i śledził ją tam, gdzie mieszkała. Po nocy włamał się do domu dziewczyny i zagroził, że jeśli nie zniknie z życia Roberta, będzie miała kłopoty. Cała rodzina będzie miała kłopoty. Kazimierz obiecał nasłać na nich policję. Aneta rozpłakała się i powiedziała, że kocha Roberta. Okazało się, że kłamała. Jak się kogoś kocha, to się go nie bije do nieprzytomności. Po tych wspomnieniach Kazimierz zadzwonił do znajomego z policji, który pomógł mu dowiedzieć się, gdzie jest tabor. Kazimierz zamierzał pojechać tam rano. Julia i Kazimierz nie zauważyli, że Robert stał za drzwiami jak cień i wszystko słyszał. Wczesnym rankiem Kazimierz wyruszył na poszukiwanie taboru. Julia jeszcze spała, a on też nie poszedł do pokoju syna, więc pozwolił mu odpocząć. Droga do taboru była zaskakująco krótka. W godzinę stanął przed cyganką i próbował wytłumaczyć, o jaką staruszkę mu chodzi. W końcu jedna do nich podeszła. Od razu było jasne, że nie jest to zwykła staruszka. Jej nieruchome spojrzenie, pewny siebie głos, wszystko to zdradzało osobę o żelaznej woli. Kazimierz, jąkając się i zamartwiając, opowiedział o chorobie syna, o słowach wiedźmy. Trafiłeś we właściwe miejsce, czcigodny.
Staruszka uśmiechnęła się. Znalazłam drogę, gdy tylko mnie przyciśnięto, ale ty się spóźniłeś. Jak to za późno? Blada, szepnął Kazimierz. Chodźmy do namiotu, sam się przekonasz, odpowiedziała staruszka i skinęła na niego, by poszedł za nią. Kazimierz chwiejnym krokiem wszedł do namiotu, gdzie go zaproszono i stanął w miejscu zaniemówiwszy. W kącie, na małej sofie, zobaczył Roberta. Jego syn wyglądał na odświeżonego, policzki miał jeszcze bardziej zaróżowione. Uśmiechał się, a Aneta siedziała obok niego z dzieckiem śpiącym na rękach. Co ty tu robisz? Kazimierz zapytał syna, ledwo słyszalnie. Znalazłem moją Anetę, tatusiu, odpowiedział mu uśmiechnięty Robert. Przepraszam, ale słyszałem całą twoją wczorajszą rozmowę z mamą. Zrozumiałem, że to przez twoje groźby Aneta tak nagle zniknęła. Byłem jak zombie. Potem usłyszałem adres taboru, do którego jechaliście. Wtedy zrozumiałem, gdzie Aneta mogła zniknąć. W nocy po tym, jak zasnąłeś, zadzwoniłem po taksówkę i przyjechałem tutaj. I tu znalazłem moją Anetę i mojego syna. Tato, masz wnuka, ma na imię Kajetan. Synu, dlaczego? Ty musisz mieć inne życie. Kazimierz wyszeptał z bólem w głosie. Powinien mieć własne życie, a nie to, które ty wymyśliłeś. Odezwała się staruszka. A ja, taka głupia, prawie zrujnowałam chłopaka. Myślałam, że zostawił moją Anetę, a ona jak przyszła na tabor, to nic nie mówiła, tylko płakała. A kiedy dostała brzucha, pomyślałam, że twój syn zabawił się z nią i ją zostawił. Przekląłem go. Nie wiedziałam, że ich rozdzieliliście. Dowiedziałem się dopiero dziś wieczorem. Kochają się. Kiedy byli razem, klątwa twojego syna była bezsilna. Nic mu nie będzie, jeśli będziesz trzymać się z dala od jego życia. Mówię ci to, bo wiem. Kiedyś nie byłem w stanie wybaczyć mojej córce, że robiła rzeczy po swojemu. Może dlatego straciłem ją i jej zięcia. Kazimierz spojrzał tylko bezradnie na syna, na Anetę i dziecko, na staruszkę. Potem machnął ręką i opuścił tabor. Niech syn żyje jak chce. Minie jeszcze trochę czasu, a Robert, Aneta i jego syn przeprowadzą się do małej okolicznej wioski. Robert dostanie pracę w administracji, w dziale budowlanym. Kiedy Kajetan pójdzie do przedszkola, Aneta pójdzie do pracy w dziecięcej szkole artystycznej, ucząc dzieci choreografii. Nie są od nikogo zależni. Żyją skromnie i bardzo się kochają. Kazimierz i Julia nigdy nie odwiedzili syna. Jedynie potajemnie śledzą życie Roberta na portalach społecznościowych. I są szczęśliwi. Usamodzielnił się i widać, że jest szczęśliwy. Ma wspaniałego syna i piękną żonę. Powinniśmy zdecydować się ich odwiedzić, ale jeszcze nie mamy odwagi. Ale wciąż musimy się pogodzić. W końcu to krewni. A mistycyzm? Czy to był mistycyzm? Nikt nie wie. Tylko stara cyganka Daria, gdy odwiedza wnuczkę, czasem uśmiecha się enigmatycznie, patrząc na Roberta. Ale jej Aneta ma dobrego męża. Nie powinna była źle o nim myśleć.